Siemano widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym dniu po świętach. Witam was, jak tam najedliście się jajec? Mam nadzieję, że tak. Ja jestem totalnie przejedzony, jestem totalnie zmęczony. I niby okres świąteczny powinien być okresem wypoczynku. Ja pamiętam, że jak chodziłem do szkoły, to jednak mimo wszystko jakiś okres świąteczny to zawsze był odpoczynek. Takie, wiecie, nie trzeba było myśleć o szkole i tak dalej. Ja nie wypocząłem w ogóle. Jestem zmęczony bardziej niż przed świętami byłem, więc to już jest ten moment, który... O nie, jeszcze to dziwne rzecz. Dobra, rozwalam to już nie będzie więcej stało. Ja nie wiem, co to w ogóle jest. Ja z tego co wiem, to miało przypominać jajo, które jest postawione na sianie. To przypomina jak taka rakieta, która wylądowała na sianie raczej bardziej. Więc mi się to nie podoba, ja to niszczę. Ja nawet nie wiem, kto to tutaj dał. Ale dobra, zniszczmy to i miejmy to już z głowy. Słuchajcie, co w dzisiejszym odcinku? Dzisiaj chciałbym zająć się trochę tą wioską villagerów, ponieważ ona już naprawdę bardzo fajnie jest rozbudowana, ale... mimo wszystko są tam pewne błędy, takie jak na przykład wieśniaki tam są błędem dużym bardzo, bo one po prostu... nie do końca rozumieją swoją pozycję w tym świecie. I na przykład jednego wieśniaka musiałem się pozbyć, ponieważ on zbagował się totalnie i on, nieważne co ja bym z nim zrobił, to on po prostu, jak go wywiozłem na tym, na łódce daleko od wioski, to on wracał i stawał dokładnie w tym samym jednym bloku i on się nie chciał ruszyć. Był tylko jeden blok, na którym stawał i dla niego było to nie do przejścia, żeby stanąć na jakimś innym bloku. On po prostu, nieważne co się z nim stało, on musiał na ten blok wrócić, on musiał na tym bloku stać i on się cały dzień nie ruszał, totalnie nic. Totalne zero ruchu. Strasznie mnie zdenerwował ten wieśniak, dlatego uznałem, że nie zasługuje na to, żeby być w naszym społeczeństwie i został spalony w lawie. Ale spokojnie. Nie, mam nadzieję, że powstanie inny wieśniak, tym bardziej, że znam sposób na to, żeby rozmnażać te wieśniaki. Wy zresztą widzowie też znacie, więc uwaga, sobie dzisiaj rozmnożymy trochę tych wieśniaków. Potrzebujemy na pewno ziemniaki. Powiedziałem ziemniaków? Wieśniaków chciałem powiedzieć. Już nie wiem, co ja powiedziałem. Mi się już, że tak powiem, mętlik w głowie robi. Chciałem powiedzieć, że rozmnożymy wieśniaków, do czego są potrzebne ziemniaki. Taka miała być kolejność. Jeśli powiedziałem na odwrót, to przepraszam. O, właśnie, chleb nam też się przyda, żeby je rozmnożyć. I czy ja tu mam gdzieś jakieś surowe ziemniaki? Na dole chyba mam tylko. Dobra, na razie chleb starczy, też z chlebem się, że tak powiem, rozmnożą. Trzeba je nie no, więcej z tych jaj, ja nie wiem, tego jest masa. Tu... tam, ojeny, co tu się dzieje? Ile tu jest tych jajec? Dobra, zajmijmy się tak, gdzie są te wieści... Co tam robi hejter? Patrz, co jest? Panie durny, wypad stąd, wypad, moja chata to jest nowa, wypad. Halo. Co ty robisz? Aha, let's go. Coś ty zrobił, dlaczego ty... Jaki Bambik? No co? Patrz, został... Nowa chata to jest, ja tu się... Jaka nowa chata? Będę mieszkał tutaj teraz. Słuchaj... Wypad. Nie bij wieśniaków, co ty robisz, co ty robisz? Słuchaj, to jest mieszkanie, które ja dla nich zrobiłem, okej? Okay? To jest ich dom. No jak dla nich? Dla mnie chyba. Ty nie będziesz mieszkał. Słuchaj, ostatnio zalałeś mi chatę. Nawet nie tak dawno, bo wczoraj. Wczoraj zalałeś... No. A, sorry. No mów. Wczoraj zalałeś mi chatę, a teraz już przyjmował chatę wieśniaków, nie ma takiej możliwości. Bambiku, ja tutaj to stawiam, tak. To jest moja nowa chata, rozumiesz? Nie ma żadnej twojej nowej chaty, ja... Ale mnie te wieśniacy, no co ty tu robisz znowu? Co? Wypad. Zostaw go! Ale to nie jest w ogóle twój dom! Nie, jak mi zabijesz jakiegokolwiek wieśniaka, to masz problem, nie? Dobra, ja to jest moje teraz. Ja tu przelewam w prostym celu, macie. I bardzo dobrze, że cię bije, bo nie powinieneś w ogóle bić tych wieśniaków. Bardzo dobrze, niech ci kurczę zło i dupę, no. Dawaj. No, niech cię goni, ja... O... Chodź tu. No i widzisz, warto było zadzierać z golemem. Dobra, weź sobie te itemy i już się nie zbliżaj do tej chaty. Dobra, wieśniaki, chodźcie tu. Tu proszę bardzo macie. Niech sobie, prawda, no i się rozmnażać proszę. Tutaj proszę bardzo. Smacznego. Dobra, on to wrzucił od razu do tego, co jest? Dawaj te itemy, złodzieju. Ja ci ich zabrałem, tam gdzie zginąłeś tam są. No, teraz będzie szukał, naciągam zaraz się cię. Matka Boska chroni. No i masz wszystko, co narzekasz. No mam. Tu jedyny patyk jeszcze to jest twój. Weź se to i daj sobie spokój. Dobra, wieśniaki, proszę... Ej, co jest? Przeszkodziłem im, proszę się rozmnażać. O, będzie co z tego? Chyba nie. Dobra, no to... Słuchaj, możesz nie zbliżać się do tych domów, dlaczego ty tu w ogóle jesteś? Idź se stąd, idź zajmij się sobą, dobra? Jest to kto... Wypad! No co ty robisz? Ale to nie jest twój dom, ja nie wiem, kurczę. Jak nie mój, teraz mój. Ale ty mnie denerwujesz, nie? Słuchaj, a ty nie możesz sobie zamieszkać gdzie indziej? Nie, bo nie mam chaty. Rozumiesz? To sobie zrób, nie wiem, nie wiem. Nie mam domu na Palionowie. No to nie wiem, to sobie mieszkaj w szkole, stary, tam gdzie nikt nie łazi, no. Ale do szkoły, ja tam byłem w szkole, to ja będę 2 dni, ja tam nie wracam. Tam jest, patrz, sorry, nie chciałem cię uderzyć. Tam jest taki, widzisz, taki drewniany dom, to kiedyś było Steve'a. Idź se tam zamieszkaj, to jest niczyje teraz. Mogę to? Idź, weź se to. Weź se to, idź. Ohoho, to mi się podoba, mogę ale jak ja cię jeszcze raz zobaczę u tych wieśniaków, że ich wyrzucasz z chaty. No i jeszcze szybę rozbiłeś. Babiku, to ja sobie robię co chcę. Ale... co mi tu będziesz gadał? Jak ja robię co chcę, ty? Ty nie jesteś szefem na tym Palionowie, ty jesteś jakimś hejterem nieśmiesznym. Bo złamiesz nogę i smale cię wyleje i skończysz. Dobra, wieśniaki tu, proszę bardzo, proszę. A właśnie, w ogóle, mam do ciebie sprawę. No. Musimy pogadać, Bambiku. O czym? Jak tam w ogóle twoja dziewczyna Milky? Dalej jesteście razem? Nie jesteśmy razem. Ho. Co? Nie byliśmy też nigdy razem. Jak nie byliście? Byliście, co ty kłamiesz? No nie byliśmy. To dobra, a ona miała jakiegoś chłopaka w ogóle, czy nie? W swoim życiu pewnie jakiegoś miała, no. A co, ale chcesz podbić? Nie, tutaj nie miała. Tutaj nie miała. Okej. Guslik też nie zarywał? Kto? Guslik. A kto to jest? No ten okularnik tam, zielony. Haha, że Dawid. Jak go nazywasz? Guslik. Bo ma rej jak 4 pancernych i pies. Ten gościu taki był. Dobra, okej, dobra. No to co? No Dave co? A jakie było pytanie? Bo już się pogubiłem. Czy Dave zarywał do Milky? Nie wiem, to się go pytaj, nie? No dobra, to idę z nim pogadać. A go nie ma w ogóle, jak ty chcesz z nim pogadać? A właśnie, a dobra, a to... O! Widzisz, to jest twoja karma za to, że tych wieśniaków tutaj, prawda, tak poturbowałeś. No i niech ma za swoje. Dobra, rozważamy te wieśniaki, taki był cel. Tu proszę bardzo. Mam nadzieję, że to im wystarczy, żeby one tutaj jakoś rozpoczęły, że tak powiem, działanie. Zostaw mnie! No co, znowu cię goni? No ginę, widzisz? Ginę, ginę. No i bardzo dobrze, że cię goni. Ginę. Żeby ci raz na zawsze jak to się mówi? Żeby ci raz na zawsze wybiło taką głupotę z głowy. Ja się pomszczę, ja się zemszczę na nim. Co, jak ja zobaczę, że ten golem umiera, to ja przejmę jego rolę. Rozumiesz? Pa jak cię goni. Oby nie. Będę się bił z eksem Milky, ale to w sumie spoko. Z jakim eksem Milky? No, a z kim? Ty mówisz o mnie? Tak. Ale ja nie byłem z nią. A, to kurczę, zniszczyłeś ostatnio to. Ty, ale ty to będziesz naprawiał. To. No tu ten miecz, widziałem jak go niszczyłeś. Nie niszczyłem go. Gdzie ty jesteś, kurczę? Czemu ten... Co się dzieje nie tak z tymi wieśniakami, że oni śpią w dzień? A, już się zaczyna noc. No właśnie, trzeba ich wygonić, ja wiem co trzeba. Nie, zostaw ich, niech idą se spać, niech śpią. Dobra, ja muszę sprawdzić, czy wszystko tutaj działa, czy wszystko działa. Tu wieśniaki sobie działały elegancko, dobra, świetnie. I teraz tak, czy poszły spać? Nie no, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, ja się pozbyłem identycznego wieśniaka, też był taki mały. I stał dokładnie w tym samym miejscu. Nie wiem, nie wytrzymam. One po prostu robią wiecznie to samo, a tu na górze jest wolne łóżko. Nie wiem, dobra, niech on se tu stoi, może jak on dorośnie to zmądrzeje. Dobra, patrz, tu jest twój kolega golem. Idź do niego. Nie, jest mój kolega. Ty, ja mam tu twój miecz mam. No, dawaj tam. Weź se. Dobra. Weź se, ja tego nie chcę. Jeszcze jedno pytanie mam. No. Do ciebie. A tu co się dzieje? Dlaczego ty nie śpisz? Idź spać. Idź spać. No jaki ten wieśniak jest głupi, idź spać. Konik. Dobra, muszę zrobić tak chyba. Myk, idź spać. O, idziesz? Konik, uratuję cię. Dobra, poszedł spać. Dobra, jaki konik? Co ty mówisz? Konik. Weź se tego konia i odjedź daleko stąd. I już nigdy nie wracaj. Słyszysz? Wsiądź na konia i odjedź nigdy... Ja wrócę tu! Nie! Jak ja cię zobaczę jeszcze raz w jakim... Co? Nic. Patrz ty! Drugi golem się zrespił! Jak dobrze, ja nie mogę! Już 2 ochroniarzy mamy, no i tak ma być. Dobra. A bo jak ty byłeś z Milky, nie? Nie byłem... To masz mi powiedzieć, co ona lubi? Nie. Nie wiem, pająki. Durny pająk! Jak tu wybuchnie ten creeper, to masz przekichane, nie? Do wieśniaków go, do wieśniaków. Nie, jak u wieśniaków to już w ogóle nie będziesz widział. Zielony creeperku, chodź tutaj. I pajączku, malutki. Nie, zostaw go. To mój kolega nowy był. Nie, bo ty byś z nim zrobił złe rzeczy. Nie ufam ci, dobra. Może dać mi spokój, bo ja się chciałem zająć swoimi rzeczami, a ty mi ciągle tytrujesz ten. Co? Okej, dobra, ja już mam dość tego hejtera, nie? Dobra, wróćmy do tych wieśniaków, z którymi mieliśmy działać. Tu jest tak, tutaj sobie wszyscy śpią, jest jedno łóżko wolne tutaj, tu są dwa łóżka wolne. Z tego co widzę, one nie są w stanie spać w łóżkach w momencie, kiedy one są jedno obok drugiego, więc trzeba zrobić tak. Trzeba zrobić w ten sposób łóżka, teraz będą w stanie tutaj zasnąć. Tu jest jedno wolne, czyli potrzebujemy tutaj więcej wieśniaków. Czekajcie, zróbmy taką akcję, że rzucimy im tutaj chleba trochę, proszę bardzo. Proszę bardzo, weźcie sobie i mam nadzieję, że tu się z tego coś narodzi. Poszły spać. A ty? Chcesz coś? Weź se, tu, ty też se zjedz, bo ty byłeś jeszcze ten, chętny w miarę. Dobra. Ty. Czekaj. No kurczę, dawajcie. Tu. Ten to w ogóle, ten to nawet nie wstaje, on po prostu je na leżąco, nie? To jest niesamowity jest naprawdę ten wieśniak. Dobra, dałem im, może coś z tego będzie, może jakoś się tutaj rozmnożą, przynajmniej mam taką nadzieję. Ten tu stoi wiecznie w miejscu, tu są wszystkie łóżka zajęte, tu jest jedno miejsce wolne. Czekaj, weź wstań stąd, dobra, super. Dajemy łóżko tutaj i teraz będą mogły tutaj spać. Jeszcze było jedno łóżko, chyba tam, w tamtym domku muszę to zmienić, bo tutaj łóżko dałem pod oknem, ale tu chyba też powinny spać. Tu jest jeden śpi, tu muszę dać więcej tych łóżek, to jest bez sensu. Tu ze śpią, dobra, niech se śpią, okej. Wszystko załatwione i teraz to, co musimy zrobić, to znaleźć wolne łóżko. Idziemy szybko w kimę, tak żeby po prostu był następny dzień i zobaczymy, czy się urodzą jakieś kolejne wieśniaki. Tu jest wolne łóżko jedno, dobra, kładziemy się. I mam nadzieję, że ten hejter też pójdzie spać, bo jako jedyny jest na serwerze, błagam. Błagam, niech on idzie spać, napiszę mu, idź spać. Idź spać mu napiszę. Dobra, niech pójdzie, błagam. Bo ja też chcę pójść spać, żeby był dzień. On nie pójdzie, on to będzie miał gdzieś, nie? Ja jestem tego pewien. Nie, on nie pójdzie, czekajcie, chyba że jest coś takiego, że 50% serwera wystarczy, że się położy spać, ale to żebym wstał. No nie, no idź spać, hejter. Idź spać. Proszę. Bo co? Bo potrzebuję dnia. O, niech on idzie spać, bo mnie tak denerwuje. Proszę, proszę. Dobra, masz farta. Mam farta. Ciekawe dlaczego mam farta. Ta? To super. Idź spać. No proszę. No co jest? Dlaczego ja tyle czekam na to, aż się położy spać? Gdzie on to idzie do tego łóżka? On na bank jeszcze nie śpi. Śpię. O, dobra. Okej. Są trzy osoby na serwerze. O nie! Czy my pójdziemy spać, jak są dwie osoby śpią, a jedna nie? Kto jest jeszcze na serwerze? Nie, jeszcze Yeti jest. No nie. A Yeti to on tutaj... On... O, wyszedł Yeti w tym momencie. Dobra, idziemy spać. Ale mamy farta. Yeti to on tutaj 24/7 stoi. Dobra. Dzięki, super. Dobra, jest tu, wszyscy wstali, dzieje się. Dobra, proszę tutaj ziemniaka, se zjedźcie wszyscy na śniadanie, elegancko. Pyk, dobra, jest ogień. Się prężą. I będzie tu jakiś coś z tego mały jakiś koleżka? Żeby się wioska rozrosła, ten się ruszył z tego miejsca, to jest mega fajne. Mam tam do ciebie podejść, Bambiku? Nie, idź se, już nie chcę go widzieć. Dobra, ogarnęliśmy je, jest dobrze, wszystko jest w porządku. Dobra, wieśniaki są rozbudowane, jedyne co mi się nie podoba to to, że hejter tutaj chciał ich wyrzucić i przejąć ich domek. I szczerze mówiąc muszę zabezpieczyć te domy w taki sposób, żeby on tutaj nie chciał mieszkać. A najlepiej znaleźć mu miejsce, w którym on po prostu... No to idę, ja nie wiem. Dobra, z której strony on nadejdzie? Z której strony nadejdzie ten, prawda, czub głupi? Ja nie wiem, on gdzieś stamtąd przyjdzie, czuję to, że stamtąd przyjdzie. Gdzie on jest? On zaraz wyskoczy po prostu. Czuję to, że on zaraz wyskoczy i po prostu od razu będzie w chacie, nie? Już po prostu przejmie jedną chatę od razu z bomby. Gdzie on jest? Nie wiem, gdzie on jest, kurczę. Ej, stresujące to jest. Ej, tam wieśniaki więcej są. Patrz, co tam robi jeden wieśniak. Ej, jak oni się tu rozrośli już, że oni mieszkają w ogóle w chatach innych chyba. Ten, co tu robi? Co tu jest za zbiorowisko wieśniaków? Dobra, będę musiał się tym zająć. Dobra, gdzie jest ten hejter, bo mi się to nie podoba. Co on? Słyszałem go. Gdzie ty jesteś? Gdzie jesteś? W domku. W jakim domku? Nie, jak ty jesteś w jakimś domku tego... Widziałem tu nick. Co tu robisz? Wynoś się stąd. Wynoś się stąd. Siema. Mam na jego koleżkę, pa. Ten się nazywa? Bartek. Bartuś. Słuchaj, zostaw ich w spokoju, bo ja ich... Co? Czemu są dwa Bartki? Nie są dwa Bartki, to po prostu... Co ty zrobił? Co zrobiłem? O, i właśnie, że się nie zbliżyło do tego domu. Ten golem jest na ciebie nastawiony negatywnie. Ale golem, ja nie bambik, to bambik. Patrz jak ci zaraz wyłoży, patrz jak ci wyłoży zaraz plombę. Patrz, niech cię dogoni, niech cię dogoni. Golemie, ty! Chyba nie, zabijam go. Jak zabijesz tego golema, to ja ciebie niszczę, rozumiesz? Ja idę to ogarnąć, ja go zabijam. Nie masz nie zabijać tego golema. Bo, słuchaj, jak ja zaraz znajdę gdzieś tylko strzałę i jak ja cię wyciągnę strzałą... Nie znajdź. Dobra, ty. Słuchaj, ja... nie wiem, o, goni cię ten dalej. Nie, powiem tak, Bambik, wrócimy do tej rozmowy. Co wrócimy do tej rozmowy? Czekaj, teraz stój. Teraz nic nie mam, ale stój. Będę miał wszystko za niedługo. Co? Stój, idź do niego. A to co? Nie idę do niego, nie będę z nim gadał. Ej, ty golemy głupie. Drugi mu wyciągnął. Dobra, nieważne, ja mam go gdzieś. Mam nadzieję, że się... Ej, to jest trzeci golem tutaj już. Dobra, ja mam nadzieję, że się tu nie zbliży. Wioska się rozrasta. Mam nadzieję, że te golemy będą dobrze bronić tych wieśniaków.